Witam Państwa serdecznie, Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, terapeuta holistyczny, doradca życiowy, ale dziś, możemy tak powiedzieć, dziennikarz ESO Positive, no i tutaj znowu w ramach współpracy pomiędzy naszymi różnymi kanałami alternatywnymi chciałabym Wam przedstawić kogoś, kto, no, kogo już większość Was zna. Witam serdecznie. Witam również. Pan Michał Żulikowski. Tak jest. Telewizja. No i jaka? No właśnie. Nie, tak... NWK24, portal informacyjny, kanał na YouTubie, jak i też mamy swoją stronę. Portal informacyjny, tak. No właśnie, tak pytamy jaka, dlatego że miałeś tam pewnego rodzaju też problemy, też ci likwidowali kanał i... No to tak, wielokrotnie likwidowali kanały na YouTubie ze względu na cenzurę i treści, jakie głosimy i to, że robimy to skutecznie, robię. No razem z jakąś grupą osób oczywiście, która mi pomaga. Była też grupa na Facebooku, warto o tym powiedzieć i przypomnieć systemowi, co zrobił i jak cenzuruje treści. Właśnie grupa się nazywała Nie wierzę w koronawirusa, grupa wsparcia, nie jesteś sam. Było to stworzone po to, żeby się ludzie nie czuli samotni i wyalienowani. Ta grupa miała 120 tysięcy członków. W szczycie swojej działalności po dość krótkim czasie, czyli oddziaływanie społeczne tego ruchu oddolnego było dosyć duże. No i tutaj widać, na jakiej zasadzie działają media tak zwane społecznościowe, które w gruncie rzeczy służą temu, żeby społeczeństwo się nie mogło organizować i po prostu robić to samodzielnie, wbrew jakby wytycznym tego systemu, prawda, który ma określoną agendę. No tutaj widać ewidentnie, że nie radzą oni sobie z mówieniem prawdy. Na początku były tam ataki medialne, Gazety Wyborczej, Niebezpiecznika, Onetu. No ja się do tego odnosiłem jako administrator grupy. No nie było to dla nich korzystne ze względu na przeszłość rodzinną pana Michnika i tych wielu redaktorów tej gazety. Także te potyczki nie wynikły, nie wypadły dla nich korzystnie. Więc następnym krokiem, do jakiego się system szeroko pojęty uciekł, czyli Facebook w tym przypadku, było skasowanie grupy ze względu na jakieś tam rzekome wydumane powody, czyli ocenzurowano ją, skasowano. Podobnie robi się do tej pory z kanałami YouTube, więc tak wygląda niezależność dziennikarska w mediach pseudospołecznościowych, to żeby sobie ludzie zdawali sprawę, bo gdyby tej grupy nie skasowano i kanałów, to miałaby ona około 500 tysięcy członków albo więcej. Podobnie kanały YouTube i miałoby to realne przełożenie na opinię społeczną, publiczną, niestety ze względu na przestępstwa, jakich dokonują korporacyjne media, bo to jest tuszowanie prawdy, działanie w ramach spisku, bo my się posługiwaliśmy badaniami naukowymi, wykazywaliśmy niezasadność pewnych działań rządu i różnych agent tutaj medycznych. Oni w ramach spisku działając, bo to tak trzeba nazwać, skasowali te kanały, więc tutaj powinniśmy sobie zdawać sprawę, jak wygląda sytuacja i przypominać to w momencie jakby rozliczenia jakby ludzi, którzy w tym brali udział, byłoby możliwe, to warto o tym wspomnieć, bo media tutaj są podstawowym winowajcą obok polityków i służb specjalnych różnego rodzaju, no i też innych oczywiście urzędów i tak dalej. No tak, właściwie zawsze zadaję takie pytanie tutaj kolegom z innych telewizji, dlaczego założyłeś tą telewizję? Można by powiedzieć, że już tutaj ta odpowiedź gdzieś między zdaniami się przewinęła, no ale w sumie, no Michał, dlaczego założyłeś tą telewizję? Znaczy właśnie tak jak powiedziałem, ja się zajmowałem zupełnie czymś innym, żyłem sobie normalnie, swoją tam prowadziłem działalność, swoje życie, nie zajmowałem się takimi tematami w ogóle, ale troszeczkę się znałem na badaniach medycznych. Jestem w tym jednak troszeczkę biegły i potrafię to robić. No i ta sytuacja z blokowaniem gospodarki mnie trochę zdziwiła. Zacząłem się bardziej tym badaniom przyglądać na PubMedzie. Był też przypadek tego statku przycumowanego w Yokohamie, prawda, gdzie można było śmiertelność określić, więc tutaj człowiek myślący, racjonalnie weryfikujący fakty, dane, no to pewne wnioski może wyciągnąć bardzo szybko. Ja je wyciągnąłem, poinformowałem też ABW formalnie oczywiście o tym, że nie ma podstaw do blokady gospodarki i nie działo się nic, prawda. No i właśnie ze względu na to, że takie było zapotrzebowanie społeczne, żeby jakby no
zrobić jakieś miejsce dla tych ludzi, zorganizować, gdzie oni mogliby wymieniać te swoje poglądy na tą sytuację, prawda, przestępczą ogólnie, która jest prowadzona na całym świecie, powiedzmy sobie szczerze, stworzyłem tą grupę właśnie ze względu na zapotrzebowanie społeczne, które należało zagospodarować w odpowiedzi na to, że ludzie taką mieli potrzebę, no i dlatego stworzyłem tą grupę, która była wielkim sukcesem, bo prawidłowo wyczułem te nastroje społeczne, nie żadnych szurów, tylko ludzi racjonalnych. Dopiero teraz tutaj niektórzy mówią o tym głośno. Widziałem taką panią w Faktach po Faktach, bodajże jakąś, prawda, naukowca. Oczywiście było takich wielu, ale to już teraz jest słyszalne o tym, co zaszło. No i to było sukcesem. I takie były początki tego. No, system oczywiście jakby nie reagował na te fakty, reagował tylko cenzurą, więc moje działania się zaczęły nasilać. No i powstał kanał na YouTubie, strona. No i hucznie nazywana telewizją, bo nie wiem, czy to tak można nazwać. Jest to kanał na YouTubie, ale faktycznie coraz bardziej znany. Takie były początki genezy. Znaczy, wszystkie te nasze telewizje, tak mówimy, są na YouTubie i no i też tak się zastanawiałam bardzo długo, czy kanał, czy telewizja, no ale w sumie skoro i tak już mamy te swoje nazwy, to dlaczego po prostu nie mówić telewizje alternatywne, no tak na przykład, wiadomo, pierwsza tą, która powstała, NTV, potem TV Wiktoria i też mamy wiele, wiele innych i ATV i tak dalej, i tak dalej i czy tutaj chociażby nasza rodzima z Krzeszowic, TV Zdrojowa, natomiast ty jeszcze poruszasz inne bardzo ważne zagadnienia. Ja nie ukrywam, że od tej strony Cię tutaj znam. Bardzo dużo różnych takich ciekawostek bieżących z pogranicza, jak my to mówimy, z pogranicza. No to już jest metafizyka, ale tak naprawdę no tylko dlatego się to tak nazywa, że tak jakby jeszcze nie ma mierzalnych narzędzi. Albo te, które są mierzalne, nie są oficjalnie uznane przez naukę i tak dalej. Tak, ja tutaj jeszcze się odniosę do tego właśnie rozróżnienia telewizja a kanał. To jest faktycznie słuszna uwaga, że to, co wy robicie i na przykład NTV i inne stacje, to można zakwalifikować jako telewizje internetowe, bo to jest forma prowadzenia wywiadów i takiego relacjonowania, podobnie jak robi to telewizja. Natomiast tak jak tutaj powiedziałaś, ja faktycznie prowadzę ten kanał w formie takiego też informowania o różnych tematach w sposób inny niż to robi telewizja, więc to bardziej pasuje nazwa jakby kanał, prawda, na YouTube, taki szeroko pojęty. I faktycznie takie tematy tutaj poruszam, bo nie ukrywam, że założyłem też grupę Masoneria Illuminati, kontakty z obcymi, pokazujemy prawdę. I tam jest na początku tej grupy na Facebooku moja wypowiedź, gdzie tłumaczę, dlaczego ona powstała. A powstała dlatego, że nie było żadnego odzewu na to, że powstała ta pierwsza grupa, która miała wielu członków i wykazała ta grupa, my to zrobiliśmy wtedy wprost, że nie ma żadnych danych, które by świadczyły o tym, że należy blokować gospodarkę i utrzymywać tą przestępczą sytuację, prawda, którą podtrzymują rządy, które działają oczywiście przestępczo i powinni oczywiście ci ludzie zostać skazani za sabotaż gospodarczy i ludobójstwo również, ze względu na blokadę służby zdrowia i dostępu do usług medycznych. I tutaj ja taką wypowiedź popełniłem, że powstaje ta grupa Masoneria, o której mówiłem, w odpowiedzi na to, że nie ma reakcji, bo najwyraźniej reakcja jest jakiegoś innego rodzaju nieujawniona. I że może to mieć związek z cywilizacjami obcymi, z tak zwanymi masonami, którzy też może mają jakieś związki z jakimiś istotami międzywymiarowymi. No i tutaj przytoczyłem ten fakt odnośnie katastrofy w Roswell w 1947 roku, gdzie Eisenhower, prawda, i Stany Zjednoczone otrzymały pewne technologie od tak zwanych szaraków, którzy tam jakby się rozbili statkiem, prawda, i później było możliwe zrobienie inżynierii wstecznej tego statku, więc pozyskali pewną technologię, były pewne umowy i pewne wymiary. I to jest też temat, który warto poruszyć odnośnie II wojny światowej, działań Hitlera i też działań, które były podejmowane poza planetą Ziemia i były też pewne technologie, były pewne umowy i to też jest pewien przyczynek tego, że niektóre rządy, a właściwie większość, zostały zinflirtowane przez tak naprawdę siły spoza planety, więc jakby tutaj łączy się to z tym tematem koronawirusa, bo idąc dalej, jeżeli nie ma logicznego uzasadnienia, to można się zastanawiać, jakie jest to nieujawnione i tutaj dlatego też tematy międzywymiarowych istot i różnych właśnie tematów takich jak masoneria, illuminati są poruszane, bo to jest bezpośrednia przyczyna sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Natomiast oczywiście propaganda telewizyjna i tak dalej jest tylko jakby zasłoną dymną, można powiedzieć.
Wrzucimy twój kanał tam na dole do polecanych przez S-Positive. Ja tylko powiem tutaj do widzów, że no, to jest może troszeczkę dla was szokujące, ponieważ no, u mnie na kanale są jakby takie zupełnie gdzieś tam inne treści. Jeżeli chodzi o temat UFO, to tu jest tylko kilka takich, można powiedzieć, nawiązań. Wywiad z panami, którzy właśnie mieli styczność i no, jak sobie poszukacie w playlistach, to znajdziecie. Także ten temat jest mocny. Ja też mówię, że ci panowie tam byli jak najbardziej zdrowi psychicznie. Zresztą byli badani też przez różnych i psychiatrów, i psychologów. Tam były w ogóle no, całe akcje w tym zakresie. Notabene jak ten pan z Emilcina, tam też nawiązuje do reportażu z Emilcina. Niemniej, co jest ważne, że istnieje coś takiego, jak tak można powiedzieć tutaj, ta flota galaktyczna i to już nie jest jakaś tam ściema, że my sobie tak tutaj rozmawiamy, tylko jak sobie popatrzycie na różnego rodzaju dokumenty rządowe i cały czas się mówi właśnie, że oficjalnie niby zostaną pewne kwestie ujawnione. Tak, no z tego co wiem, niektóre już dokumenty są odtajnione. Szefowie rządów się przyznają, minister obrony Kanady wprost o tym mówił i mówił o tym, że Pentagon jest spenetrowany i że klub Bilderberg i wszystkie te organizacje są niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu w ogóle jakby, prawda, różnych struktur rządowych, bo są spenetrowane, podobnie jak w mojej ocenie ONZ, ale również z ramienia tutaj Izraela, prawda, się przyznał pewien minister, to był, nie wiem, czy obrony właśnie, no nie powiem dokładnie. Nie pamiętam, ale tak, ale był taki, on powiedział wprost, że były umowy, wymiany różnego rodzaju, prawda, więc można tu się zastanowić nad udostępnianiem ludzi do eksperymentów również, bo takie rzeczy też miały miejsce, mają i o tym się słyszy, że ludzie są poddawani takim eksperymentom, no i tutaj właśnie no, pewne wymiany technologiczne były i najprawdopodobniej to było w ten sposób zrobione, że pewne grupy tak zwanych obcych właśnie nawiązywały kontakty z poszczególnymi rządami, udostępniając im technologię, nie informując ich wzajemnie o tym, prawda, że otrzymują technologię. W związku z tym spowodowali sytuację wyścigu zbrojeń na całej planecie, szczególnie między czołowymi mocarstwami, doprowadzili do zimnej wojny, która jakby sprzyjała ich planom penetracji planety. No i dzisiaj mamy jakby apogeum tej sytuacji, gdzie planeta już jest bardzo mocno zinfiltrowana i tak naprawdę jesteśmy pozbawieni suwerenności w skali globalnej dzięki takim lekkomyślnym decyzjom jak po prostu nawiązanie kontaktu w sposób tajny właśnie przez Amerykanów w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Niemiec, które już wtedy miały pewną technologię, były pewne demonstracje siły nad Pentagonem i w innych też miejscach, więc oni tutaj musieli jakby byli zmuszeni do tego, żeby też nawiązać współpracę, no i tak właśnie nas tutaj rozegrano, prawda? No i właśnie skutki tej sytuacji mamy dzisiaj, więc tutaj faktycznie jest to zagrożeniem, jakby nie było. No, ja oczywiście też powiem, ponieważ to jest jeszcze osobny temat, tak? No bo o tym mówimy, nie wierzymy tak jakby w tą, wiemy, już nie chcę tej nazwy wymieniać, bo wiadomo, ale to nie chodzi nam tutaj o to, że jakaś tam choroba istnieje, nie istnieje, tylko że chodzi tutaj o pewien rodzaj niewspółmierności, bo jak wiemy, wielu z was też było no, chorych bardzo ciężko, ale to jest zupełnie osobny temat. Jak już wiemy z oficjalnych danych WHO, które się przyznało, że jest to pewna mutacja, która specjalnie została wytworzona w laboratorium i tutaj tego nie zaprzeczamy, ale tak mówię, tutaj jedno wynika z drugiego i są te konsekwencje. No i to nie jest to, że my negujemy, że jakaś tam choroba istnieje lub nie istnieje, tylko że to jest temat już taki dość konkretny tych wszystkich represji, kontroli i tego wszystkiego, co się w tym momencie dzieje jest niewspółmierne tak jakby. Ale to już jest też osobny gdzieś tam temat. Natomiast no, ja też tutaj zawsze zadaję właścicielom, tak mówimy, telewizji, kanałów alternatywnych, ponieważ wiadomo, że to jest wpływ. No takie pytanie, czy masz sprawdzonych tych swoich informatorów? Jak ty ich weryfikujesz? Znaczy, wiesz co, informatorów. Ja z różnymi osobami rozmawiam. Wiesz, to trochę tylko dziennikarza śledczego tak. W pewnym sensie. Więc odpowiadam, jak najbardziej tutaj z różnymi osobami rozmawiam, prawda, i daję im się też wypowiedzieć, mogą swoje zdanie tutaj wypowiedzieć, natomiast to są ich opinie, na przykład, jeżeli mówimy o takich osobach, z którymi rozmawiam i to jest jedna para kaloszy, druga para kaloszy to jest informacje, które mogę zdobywać na własną rękę i weryfikować je, sprawdzać z innymi źródłami, jeżeli ja mówię coś od siebie personalnie, to mówię rzeczy, których jestem pewien i biorę za to odpowiedzialność, jeżeli chodzi
chodzi o moich jakichś właśnie informatorów, czy ogólnie osoby, które chcą się wypowiedzieć i powiedzieć coś, co tutaj mają do przekazania, to mówię w swoim imieniu, prawda? Ewentualnie, jeżeli ja uznam, że coś, co oni mówią, jest prawdą, to mogę to powtórzyć jako swoje poglądy, więc tutaj myślę, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje własne słowa, natomiast tutaj jakieś informacje od ludzi, którzy mają faktycznie kontakt z innym wymiarem, bo takie osoby znam i takie osoby na moim kanale się wypowiadają, które widzą tutaj w czwartej gęstości byty, których standardowa osoba na dzień dzisiejszy, zaznaczmy, nie widzi, to są takie osoby, które widzą takie byty, mają z nimi możliwość kontaktu. Jedni mają ten kontakt bardziej, powiedzmy, taki, że tak powiem, no, dla nich przyjazny, bo mają inne układy z tymi bytami jak w życiu. Inne mają znowu innego rodzaju te kontakty. Czasami to są dręczenia, także to jest oczywiście tak jak w życiu, ale takie osoby się wypowiadają i tutaj chodzi o to, żeby ludzi oswoić z tym, że ta rzeczywistość istnieje, bo skoro planeta jest spenetrowana i przejęta, prawda, no to ktoś ma w tym interes, żeby negować te obce wpływy, skoro jakby tych obcych wpływów tutaj używa, prawda, i ma interes w tym. Obca cywilizacja, która rozgrywa swoje interesy za pomocą podstawionych polityków i spenetrowanych, prawda, instytucji, żeby nam zamykać świadomość na to, żebyśmy się nie zorientowali w tym, że to zagrożenie jest podstawowym tutaj zagrożeniem, a nie inne kraje jak Rosja, Ukraina czy inne jakieś państwa narodowe. To jest mit, jest to po prostu zasłona dymna. Tak zwane drugie dno. Tak. No to takie pytanie też tutaj standardowe. Dla kogo pracujesz? No wiesz, są różne służby, wszyscy nas podejrzewają, no te osoby, które tutaj mają jakiś przekaz społeczny, że z kimś współpracują. No Michał, z kim ty współpracujesz? No to muszę powiedzieć akurat, że nie współpracuję z nikim tak naprawdę, bo moją ideą faktycznie jest to, żeby utrzymywać się oddolnie, dlatego ta telewizja jest finansowana oddolnie, właśnie z dobrowolnych wpłat ludzi, którzy uważają, że jest jakaś wartość w tym, co mówię i to właśnie gwarantuje niezależność. Natomiast myślę, że po wielu moich materiałach, które były opublikowane i uderzało to wiele, prawda, różnych struktur, w tym jakieś te polskie pseudosłużby, czyli takich ludzi, no, którzy używają technologii głównie do tak naprawdę celów, które nie uważam, że są jakby adekwatne do tego, co powinni naprawdę robić, to myślę, że po niektórych moich wypowiedziach, w tym właśnie tej, którą tutaj zaprezentowałem, to raczej nikt nie ma wątpliwości, że tutaj z kimś współpracuję, raczej jestem stuprocentowo niezależny i zawsze będę. Chyba że zaczną robić dobre rzeczy, no to wtedy może będę współpracował z nimi, ale musieliby się zmienić mentalnie, ale jezera wodnika, więc może przestaną być tym, kim są, prawda? No właśnie, ja się też tak zawsze śmieję, że jakby można było zrobić coś fajnego, to dlaczego nie, tak? Tak, to prawda. Poza tym, no też tu jest to, tak mniej więcej jak parę tam słów zamieniliśmy, to no nie ukrywam, że też mi się podoba to, że nie klasyfikujemy, nie szufladkujemy, tak? Tylko dajemy szansę gdzieś tam wszystkim i po prostu to jest kwestia gdzieś tam, jak się będą zachowywać, po prostu. Tak, warto o tym też powiedzieć, bo teraz jest takie znowu przekonanie, bo ludzie większą świadomość mają i mają świadomość tego, że są wśród nas ludzi tak zwane hybrydy, czyli prawda, no właśnie no, ludzie z domieszkami innych cywilizacji, zhybrydyzowane, prawda, w procesach też no, biotechnologii, były te porwania przez obcych, o tym się mówiło, wyśmiewało się tych ludzi w latach 50., 60., 70., ale no, to ma swoje skutki, prawda, bo pewnych eksperymentów dokonywano, więc są wśród nas ludzie zhybrydyzowani na różnym poziomie, prawda, to jest możliwe jak najbardziej. Są też inne gatunki na tej zasadzie, że ktoś ma duszę, nie wiem, z innej planety, reptyliańską tak zwaną, więc mamy w społeczeństwie reptylian, mamy w społeczeństwie hybrydy, no przedstawicieli różnych ras, którzy poruszają się w ciałach biologicznych, ale nie można też klasyfikować, uważam, bo myślę, że wielu z tych właśnie przedstawicieli takich, powiedzmy, gatunków też postępuje niekoniecznie akurat tak, jak my sobie to wyobrażamy, więc myślę, że nie wolno właśnie klasyfikować nikogo ze względu na to, z jakiego jest gatunku albo co nam się wydaje, tylko ze względu na czynny właśnie danego osobnika, więc to też warto
mieć na uwadze. Dokładnie, każdy ma możliwość, prawo się, no tak powiemy, zmienić, tak? I niekoniecznie trzeba go od razu etykietować. Wiesz, no ja też takie pytania zadawałam, ponieważ no, u nas w środowiskach bardzo mocno i łatwo czasem rzuca się jakieś hasło, żeby na kogoś postawić w jakiejś tam niekomfortowej sytuacji. Czasem te oskarżenia są bardzo mocne. Natomiast jeszcze to, co mówisz, to tak jak właśnie też mam taką swoją gdzieś tam formę klasyfikacji jako terapeuta, i to, co mówisz, ja to nazywam jeszcze kosmicznym DNA i to jest oczywiste, znaczy oczywiste, no to już patrzymy, że jak jesteśmy tutaj na Ziemi, to mamy to DNA bardzo wielu różnych cywilizacji i też mogliśmy być powiązani, tak jak mówimy, z wieloma, ty to wiesz najlepiej też tutaj, bo masz dostęp do różnych materiałów. I teraz, moi drodzy, właśnie i teraz tak jakby pewne rzeczy się mocno dzieją i pewne dusze się przyciągają. Ja będę też robiła no dużo takich właśnie, no znaczy mam nadzieję dużo, zobaczymy w praktyce jak wyjdzie, ale już tak zaczynamy mówić bardziej otwartym tekstem. Także przeanalizujcie sobie pewne rzeczy, wejście, zanim zaczniecie jakby negować, komentować, bo tak jak mówię, ten kanał jest dla osób z otwartymi umysłami, które po prostu dopuszczą to, co niedopuszczalne, a przynajmniej spróbują, bo tak jak mówiliśmy, indoktrynacja była bardzo mocna, wieloaspektowa i my jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś pewnych stereotypów i rzeczy niepodważalnych, a jednak czas nam pokazuje, jakby w sytuacji nawet, która jest, że rzeczy się weryfikują bardzo mocno na naszych oczach i instytucje, które wcześniej was o czymś zapewniały, teraz mówią dokładnie zupełnie coś na odwrót, no i takie różne akcje są. Tak, najgorsze, co może być, to dogmaty i słusznie tutaj powiedziałaś, że jest... Autorytety, które nie są niestety... Dokładnie, każdy powinien być dla siebie największym autorytetem i nie cedować na kogoś swojej wolnej woli, tylko myśleć samodzielnie i się rozwijać, bo taki jest cel naszego wcielenia tutaj, bo jesteśmy właśnie istotami wielowymiarowymi i jesteśmy podróżnikami, nie pamiętamy poprzednich wcieleń, będąc tutaj w przeważającej mierze, ale nie znaczy to, że nie wcielaliśmy się w innych miejscach i po prostu tutaj sobie przybyliśmy do tego Matrixu, żeby się dobrze bawić, a ktoś ten Matrix chce po prostu eksploatować i narzucać tutaj swoje warunki takie, które są niesprzyjające wolnej woli i takiemu no, swobodnemu życiu w jakiejś tam harmonii, miłości, tylko w takiej wojskowej, powiedzmy, dyktaturze prochińskiej, komunistycznej. No i tutaj nie możemy dopuścić do tego, żeby ktoś nam taki los zgotował ze względu na swoje chore fantazje i poczucie zagrożenia i jakąś musztrę wojskową. Także tutaj musimy o tym pamiętać, że przyszliśmy tutaj się dobrze bawić i nie chcemy, żeby nam ktoś plac zabaw zamieniał w jakieś tam, prawda, dziwne miejsce, więc dbajmy o to, żeby ta przestrzeń była przyjemna i wszystkich maniaków władzy, psychopatów, prezydentów, jakichś nie wiadomo kogo w ogóle, którzy się czują lepiej od reszty społeczeństwa, że oni mają jakiś mandat, żeby komuś coś dyktować. No kto im do tego dał prawo? No to powinno tak wyglądać, że po prostu wolności jednostki nie powinny być w żaden sposób ograniczane, chyba że te jednostki ograniczają wolność innych, natomiast dzisiejsi rządzący ewidentnie ograniczają wolność mas ludzi na całym świecie, dlatego ludzie powinni się masowo jednoczyć i tego pasożyta po prostu wytępić, bo niszczy zdrowe ciało organizmu, jakim jest społeczeństwo. Bardzo dziękuję. No to moi drodzy, zapraszamy do oglądania, analizowania, no i tej otwartości umysłu, bo, no bo to jest dla was samych po prostu, żeby wam żyło się lepiej, ale nie w tym ujęciu, co tutaj mówią, żyło się lepiej, a w praktyce. Także jeszcze raz pani Hele, bardzo dziękuję. Dziękuję również, pozdrawiam.